Legnicy działacze Komitetu Obrony Demokracji od najbliższej środy ruszają z organizacją cotygodniowych spotkań z mieszkańcami regionu. Podobnie jak w ubiegłych latach dyżurować będą w namiocie przed głównym wejściem do Galerii Piastów. Za kontakt z mieszkańcami odpowiada sekretarz legnickiej organizacji Radosława Janowska-Laskar, która dyżurować będzie w każdą środę w godzinach od 16.30 do 18.30. Ideą tego namiotu jest to, żebyśmy rozmawiali z ludźmi, żebyśmy nawet się kłócili, żebyśmy się spierali, ale żebyśmy to robili w sposób kulturalny i odpowiedzialny. Nowością jest także projekt polegający na społecznej kontroli wyborczej. KOT chce bowiem szkolić własnych obserwatorów, którzy mają przyglądać się głosowaniu, począwszy od nadchodzących wyborów samorządowych. Mamy już w tej chwili kilkadziesiąt osób. Myślę, że 30 spokojnie już mamy na teraz. Nowa ustawa o wyborach daje możliwość bycia tak zwanym obserwatorem, to znaczy kimś innym niż mąż zaufania. To jest człowiek, który nie ma pewnych przywilejów czy praw, które ma mąż zaufania, ale jednocześnie może być od A do Z, od początku, od otwarcia lokalu do zamknięcia prac komisji liczącej głosy. W najbliższych wyborach samorządowych działacze KOT na pewno nie wystawią własnych list. Będą natomiast popierać konkretnych kandydatów i promować sam udział w głosowaniu. Przy okazji środowych dyżurów w namiocie zbierane będą podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o ochronie flagi Unii Europejskiej.